Kolbudach uczczono Święto Niepodległości. 98. rocznica ponownego pojawienia się Polski na mapach to świetny moment, by uhonorować tych, którzy dbają o rozwój własny oraz całej społeczności. Zostały wręczone nagrody nauczycielom oraz stypendia uczniom z wybitnymi osiągnięciami. Nie dość, że to jest święto odzyskania niepodległości, 98, to jeszcze to jest wręczenie 106 młodym ludziom nagród wójta Kolbudy. Jesteśmy po prostu bardzo, bardzo szczęśliwi tutaj, ja jako przewodniczący rady i wszyscy radni, że dorobiliśmy się tutaj w 15-tysięcznej gminie takiej młodzieży, że tyle sukcesów i to w spektrum takim, od począwszy sportu, a skończywszy na kulturze szeroko rozumianej. Laureaci byli zadowoleni, że ich zasługi zostały docenione. Czuję się oczywiście wyróżniona. No, dobrych parę lat, jak powiedziałam, pracuję. No i zostałam dostrzeżona. Pierwszy raz uczestniczę jako nagrodzona w takiej uroczystości. No i jest to bardzo miłe. Jestem bardzo szczęśliwa i cieszę się, że tu mogę być. To jest bardzo przyjemne uczucie. Bardzo się z tego cieszę i naprawdę życzę wszystkim takiego uczucia. Jakie nastroje towarzyszyły mieszkańcom? No powinniśmy pamiętać o tym, co się kiedyś wydarzyło i kontynuować tą tradycję, bo to jest bardzo ważne. To jest mój kraj, to jest moje miejsce na ziemi. Mhm. Ja sobie nie wyobrażam życia gdzie indziej. Po prostu gdyby mi ktoś kazał się stąd wyprowadzić, to bym się przykuła do płota. Uczuciowo to przeżywam bardzo. Ta społeczność rodziła się tutaj już przed wojną, ale tak naprawdę gro ludzi przyjechało to po 1945 roku. Przypominam, cały obszar gminy Kolbudy przed wojną to Wolne Miasto Gdańsk, więc ta różnorodność spowodowała, że chyba łatwiej było znaleźć wspólny język. I dzisiaj chyba łatwiej żyć. Dzisiaj to, co mówiliśmy, i ksiądz w kościele, i ja, o Polskę trzeba dbać, o zdrowie. Strasznie szybko można to zdrowie stracić. Więc bądźmy czujni, zachowujmy się porządnie, tak jak przystało na każdego Polaka. Myślę, że będzie dobrze. I nie twórzmy dziwnej historii bez faktografii. To do niczego nie prowadzi. Jesteśmy dumni, że jesteśmy gospodarzami w naszej kochanej Polsce. Znalazł się też czas na lekcje historii, połączone z występami scenicznymi, które przygotowało ZKP-IG w Kolbudach. Tegorocznym obchodom Święta Niepodległości w Kolbudach towarzyszyło przede wszystkim słowo jedność. Zarówno ta lokalna, jak i ta narodowa. Nie kłóćmy się. Nie twórzmy 20 czy 30 pochodów. Bądźmy, myślmy, bardzo dumnym narodem. Bądźmy sobą, bądźmy Polakami. A z każdego 11 listopada, z tych, co były i z tych, co zawsze będą, cieszmy się, świętujmy.